Zaznacz na osi liczbowej liczbę 0,6. Mamy tutaj oś liczbową z zaznaczonymi liczbami 0 i 1 i odcinek od 0 do 1 podzielony jest na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 równych części. Na 10 równych małych odcinków. Takich odcinków od kreski do kreski jest pomiędzy 0 i 1 10. W takim razie odległość od kreski do kreski, np. od pierwszej do drugiej kreski, reprezentuje 1 dziesiątą. To jeden odcinek z dziesięciu równych takich samych odcinków. 1 dziesiąta odległości pomiędzy zerem i jedynką. Liczba, którą mamy zaznaczyć, to 0,6. Szóstka w tej liczbie znajduje się na pozycji dziesiątych części jedności. Oznacza ona 6 dziesiątych. W takim razie... Inny sposób zapisania tej liczby to 6 dziesiątych. Albo jako ułamek zwykły 6 dziesiątych. Czyli jeżeli jeden taki odcinek reprezentuje jedną część z 10 równych, takich samych na osi liczbowej, a my chcemy 6 dziesiątych, to musimy przesunąć się o 6 takich równych odcinków. 6 z 10 odcinków. No to zaczynamy od zera i przesuwamy się o 1, o 2, o o 3, 4, 5, 6 i lądujemy tutaj. I możemy tu zaznaczyć punktem naszą liczbę. W tym punkcie, w tym miejscu na osi liczbowej znajduje się 6 dziesiątych.